Shila i Luna uświadomiły sobie, że mogłyby wyrazić swój wiek dokładniej, gdyby użyły ułamków. Pozwoli im to obliczyć dokładniej różnicę wieku między nimi. Jeżeli Shila opisze swój wiek jako 15,1 druga roku, a Luna jako 7 i 7 roku, jaka będzie różnica między nimi? Zapisz odpowiedź w postaci liczby mieszanej z ułamkiem po skróceniu. A więc sila jest starsza, ma 15 i 1 drugą roku. Chcemy znaleźć różnicę między 15 i 1 drugą a 7 i 7 dwunastych. Teraz od razu widzimy: 1 druga to to samo co 6 dwunastych, czyli mniej niż 7 dwunastych. Czyli jeżeli rozdzielimy liczby całkowite i ułamki, ten ułamek będzie mniejszy. Jedna druga jest mniejsza od 7 dwunastych, a więc może łatwiej będzie policzyć to jako liczby mieszane, tak żebyśmy nie musieli pożyczać i przesuwać. Zapiszmy więc obie te liczby jako liczby mieszane. Mamy więc 1 i jedną drugą. Czyli wciąż zapiszmy obie liczby jako ułamki niewłaściwe, czyli mamy wciąż dwa w mianowniku. Jako ułamek niewłaściwy, 2 razy 15 równa się 30 plus 1 równa się 31, czyli 31 drugich to to samo co 15 i 1 druga, czyli są one równe. Teraz 7 i 7 dwunastych zapisujemy jako ułamek niewłaściwy, wciąż mamy znak odejmowania tutaj. Mianownik wynosi 12. 12 razy 7 równa się 84. 84 plus 7 daje 91. To jest 91. Czyli dobrze policzyłem? 91. Tak, wygląda, że jest dobrze. 91 dwunastych. Teraz zapisaliśmy obie liczby jako ułamki niewłaściwe, ale wciąż mamy różne mianowniki. Musimy mieć wspólny mianownik. Jaka jest więc najmniejsza wspólna wielokrotność 2 i 12, czyli jaka jest najmniejsza liczba, która dzieli się przez obie te liczby? No cóż, 12 dzieli się przez 12. I 12 dzieli się też przez 2, czyli 12 jest najmniejszą wspólną wielokrotnością. Chcemy więc, aby mianownik dla obu ułamków wynosił 12. Ten ułamek ma już w mianowniku 12, więc nie musimy go zmieniać. 91 dwunastych. Teraz niebieski ułamek, aby zmienić mianownik z 2 na 12, musimy pomnożyć go przez 6, czyli musimy również pomnożyć licznik przez 6. Jeżeli pomnożymy 31 przez 6, otrzymamy co? Możecie to nawet policzyć w pamięci. 6 razy 30 równa się 180, 6 razy 1 daje 6, czyli razem 186. Teraz odejmujemy. Zatem różnica w wieku dziewczynek wyniesie, mianownik wyniesie 12, to będzie 186 minus 91, co daje w mianowniku 12. Popatrzmy. 186 minus 90 byłoby 96, ale mamy odjąć 91, czyli będzie to 95. 95, tak? 6 minus 1 równa się 5, a 180 minus 90 daje 90. Czyli się zgadza. Teraz wyraziliśmy to jako ułamek niewłaściwy, ale chcą od nas, abyśmy zapisali to jako liczbę mieszaną z ułamkiem skróconym. Więc tak zróbmy. Ile razy 12 mieści się w 95? Popatrzmy. 8 razy 12 daje 96. Czyli za dużo, więc 12 mieści się 7 razy. Czyli to się równa 7. Jeżeli weźmiemy, nie chcemy liczyć za dużo w pamięci, ile razy 12 mieści się w 95? Mówię 7 razy. Czyli jeżeli to prawda, jeżeli jest to największa liczba, to reszta powinna być mniejsza od 12. 7 razy 12 wiemy, że równa się 84, lub po prostu 14 plus 10 razy 7, czyli 84. Tak czy inaczej, zgadza się. I popatrzmy. 95 minus 84, 5 minus 4 daje 1, 9 minus 8 równa się 1, czyli zostaje nam 11. Zatem 12 mieści się w 95 7 razy. Mamy 7 całych i 11 reszty, czyli 95/12 to 7 i 11/12. Skończyliśmy. Shila jest starsza o 7 i 11/12 roku od Luny.